te wybory są dla budżetu państwa, bo wydatki pochodzą z budżetu państwa, są dosyć trudne. Otóż szacunek kosztów, bo tylko tak w tej chwili mogę mówić w niektórych pozycjach, wskazuje, że w budżecie państwa potrzeba na przeprowadzenie wyborów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu kwotę 138 milionów 236 tysięcy złotych. Mówimy o ogólnym szacunku, ponieważ rzeczywiście nie wiemy, jaka będzie liczba osób głosujących przez pełnomocnika. Wiemy natomiast na pewno, że karty do głosowania wykonywane w związku z tym, że trzeba je dostosować do nakładek, co najmniej dwukrotnie w stosunku do poprzednich wyborów, koszt ich wzrośnie. Z uwagi właśnie na ten reżim muszą być to wszystkie karty formatu A4, zbroszurowane, ucięty ruch, no i oczywiście, jak już mówiłem, bardzo precyzyjna, niemalże zegarmistrzowska robota przy nakładkach, wycięcie tych kratek, które mają dokładnie pasować na kratkę na karcie do głosowania. No, poza tym oczywiście wszystkie inne wydatki wzrastają z uwagi na to, że wzrastają ceny wszelkiego rodzaju towarów, usług i tak dalej, więc to znajduje odbicie. Podwyższone zostały również trochę diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, które, jak państwo pamiętają, w poprzednich wyborach budziły wiele zastrzeżeń za ciężką, naprawdę ciężką pracę, nie tylko przecież to w dniu wyboru. Przewodniczący obwodowej komisji otrzymywał kwotę 160 zł. Obecnie ta kwota została podwyższona do 200 zł. Dla przewodniczącego odpowiednio mniej będzie otrzymywał zastępca przewodniczącego i członek komisji, ale wydaje nam się, że powoli te wynagrodzenia w gruncie rzeczy dla członków obwodowych komisji powinny maksymalnie zbliżać się i rekompensować rzeczywiście ten trud, który te komisje, te 250 tysięcy osób w dniu wyborów, przed dzień i po, pracują ciężko.